Dzisiaj przychodzę do Was z nowym rodzajem filmu, chociaż w sumie jeden film w podobnym stylu był na moim kanale. Mam taki żarcik, że jedyne w życiu, co mi wyszło, to jedzenie roślinne, ponieważ jestem na tej diecie już 5,5 roku i stwierdziłam, że tematów ogólnoroślinnych jest za mało na moim kanale. Więc, żeby nie było za poważnie, zrobimy sobie po prostu roślinny dzień jedzenia. Mam trzy powody, dla których chciałabym nagrywać tego typu filmiki. Pierwszy powód jest typowo egoistyczny, ponieważ stwierdziłam, że jest trochę zbyt monotonnie w mojej kuchni już po tych 5 latach i nie mam motywacji, żeby próbować nowych rzeczy, a te filmy, te foodbooki byłyby między innymi próbowaniem nowych rzeczy z różnych źródeł. Po drugie, myślę też o środowisku, ponieważ ograniczenie mięsa i nawet fleksitarianizm, czyli rezygnacja z mięsnego posiłku na rzecz roślinnego, nie mówię tutaj o przechodzeniu na 100% dietę roślinną, jest najlepszym sposobem, żeby ograniczyć nasz osobisty ślad węglowy. I ja wiem, że ślad węglowy to tak naprawdę pojęcie wymyślone przez potentata paliwowego, ale no, mamy ten ślad węglowy i jest to wskaźnik, który został wymyślony i którym możemy się w jakiś tam sposób podpierać i posługiwać. Trzeci powód jest taki, że w internecie, jak to w internecie, nadal jest panuje wiele mitów i przekonań, i nie tylko w internecie, ale również wśród osób, które się nie interesują tym tematem i nie siedzą w tym temacie, istnieje wiele mitów na temat diety roślinnej. Na przykład jednym z nich jest to, że człowiek potrzebuje białka zwierzęcego i że tylko białko zwierzęce jest pełnowartościowe. I ja chciałabym w takich filmach z całym dniem jedzenia bardzo krótko i bardzo prosto, nie wiem czy we wszystkich, ale w niektórych filmach obalać taki mit. Na przykład dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy prawdą jest, że człowiek potrzebuje tego białka zwierzęcego i że białko roślinne jest niepełnowartościowe. I żeby było łatwo i prosto, to na tapet, na pierwszy ogień pójdzie gazetka Czas na jesień z Biedry, którą kupiłam za złoty 99 w promocji. I o dziwo, w tej gazetce są też wegańskie przepisy, na przykład na tofucznicę, co jeszcze 5 lat temu było nie do pomyślenia, ale żeby nie iść na łatwiznę, ja wybrałam 3 przepisy na śniadanie, obiad i kolację, które postaram się zweganizować. Więc oczywiście no, to są jakieś prawa autorskie, więc nie będę Wam podawać proporcji, które są w tej gazetce, chociaż ona kosztuje w sumie złote 99, no ale liczą się zasady, prawda? Ale rzeczy, które zweganizuję, na przykład rybę i jajko, są czymś, co wypracowałam moim 5-letnim doświadczeniem na diecie roślinnej, więc powiem Wam, jak zwykle na oko zastępuję takie rzeczy w przepisach, żeby miały podobną strukturę, żeby smakowały podobnie. Staram się robić też tak, że jeżeli zastępuję białko zwierzęce białkiem roślinnym, na przykład rybę, to ten zamiennik, staram się, żeby był również białkowy, żeby to nie były węgle, czyli na przykład sejtan z glutenu, ale żeby ten zamiennik zawierał dużą ilość białka. Jak zwykle to bywa w życiu, zaczniemy od śniadania. Na śniadanie wybrałam francuskie tosty dyniowo-cynamonowe i francuskie tosty w oryginale są chlebem maczanym w jajku. Ale że jajko nie jest wegańskie, to zweganizuję ten przepis i pokażę Wam, jak ja robię moje roślinne tosty, bo robiłam już wcześniej coś w tym stylu. Ja jajko w tostach francuskich zastępuję mąką z cieciorki, która jest według mnie dość uniwersalną mąką w kuchni. I tak jak powiedziałam, jajko zawiera dużą ilość białka, tak samo mąka z cieciorki, która jest strączkiem, również zawiera dużą ilość białka.
Okej. Okay. Test na żywo moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. I aż czuję jajko przez to, że dodałam czarną sól, a czarna sól imituje jajko, ponieważ ma dużą zawartość siarki, jak jajko. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Nowością dla mnie jest dodanie purée z dyni do mąki siecierzycy. Wydaje mi się, że dodanie purée przez... przez dodanie purée ta konsystencja była jeszcze bardziej kremowa niż zwykle. Okej, to spróbujemy. Tosty są chrupiące na zewnątrz i puszyste w środku. I o to właśnie chodziło. I jeżeli chodzi o wegańską wersję tostów francuskich, to nie jest ona dużo bardziej skomplikowana niż oryginał, bo zamiast jajek używam mąki siecierzycy, co jest również w tym wszystkim super, ponieważ niestety czasami wegańskie zamienniki, wegańskie wersje potraw są oczywiście nie zawsze, ale czasami bardziej pracochłonne niż oryginał, a tutaj wydaje mi się, że to jest potrawa, która jest prosta w przygotowaniu i przede wszystkim pożywna, bo cieciorka jest bardzo zdrowa. Rozmawiajmy bardzo szybko o dzisiejszym zagadnieniu, którym jest białko zwierzęce. Czy człowiek tak naprawdę potrzebuje białka zwierzęcego i czy białko roślinne jest niewystarczające? Jeżeli chodzi o budowę białka, to białko składa się z aminokwasów. Aminokwasy dzielimy na aminokwasy endogenne, czyli te, które samodzielnie są wytwarzane przez nasz organizm wewnętrznie, oraz egzogenne. Aminokwasy egzogenne są tymi składnikami białka, bo białko składa się z aminokwasów, które musimy dostarczyć do organizmu wraz z pożywieniem, bo nasz organizm nie jest w stanie ich wytworzyć. Nie ma podziału na aminokwasy roślinne i zwierzęce. Jest podział tylko na białko roślinne i zwierzęce. Aminokwasy egzogenne, czyli te, które musimy dostarczyć z zewnątrz, występują zarówno w roślinach, jak i w zwierzętach. Oczywiście w różnym natężeniu, w różnej proporcji. Białko zwierzęce w stosunku do roślinnego różni się tym, że na przykład taki drób zawiera komplet aminokwasów egzogennych, czyli tych, które musimy dostarczyć organizmowi do środka. Natomiast jeżeli chodzi o dietę roślinną i jeżeli strączki zawierają część tych aminokwasów egzogennych, to resztę tych brakujących aminokwasów, których nie ma w strączkach, zawierają na przykład kasze, zboża, chleb, makarony pełnoziarniste. Po prostu ważne jest, żeby przyjmować do organizmu jak najbardziej zróżnicowane pokarmy. I teraz przejdźmy do sedna. Najważniejsze jest to, że po tym jak zjemy posiłek, to nie jest tak, że białko z na przykład drobiu będzie przechowywane w naszym organizmie jako pełnowartościowe białko drobiowe. Niezależnie od źródła, czy jest to białko, czy są to aminokwasy roślinne, czy od zwierzęce, to gdy to białko dostarczymy do organizmu, to organizm sam samodzielnie potnie to sobie, tak jakby ciął nożyczkami, to białko na konkretne aminokwasy. I w czasie doby, jeżeli będzie potrzebował jakiegoś konkretnego białka, z jakiegoś powodu, z którego zachowania homeostazy prawdopodobnie, to bierze sobie po prostu konkretne aminokwasy endogenne, które wytworzył i egzogenne, które dostarczyliśmy z pokarmu i on sobie sam stworzy to białko, ale każde białko, które trafia do naszego organizmu jest cięte na te aminokwasy. Tak naprawdę kluczem jest tutaj odpowiednie zbilansowanie diety, na przykład jedzenie, jeżeli chodzi o roślinne jedzenie. Ja bardzo polecam dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z komponowaniem roślinnych posiłków, metoda talerza. Ja nagrałam taki film, będzie on podlinkowany. I mitem też jest, jeszcze nawiązując do tego, że w trakcie jednego posiłku roślinnego musimy dostarczyć cały komplet aminokwasów egzogennych, tych z zewnątrz, czyli na przykład musimy połączyć tofu z kaszą gryczaną, bo kiedyś właśnie tak dietetycy komponowali jeszcze parę lat temu diety. Białka syntezują się na aminokwasy około 24 godziny, więc tak naprawdę
W skrócie wystarczy zapamiętać, że najważniejszy jest bilans tych białek, które zostaną pocięte w organizmie na aminokwasy, podczas całej doby. Więc na śniadaniu możemy zjeść płatki owsiane, które są zbożem, które zawierają część tych aminokwasów egzogennych, a jeżeli na obiad zjemy na przykład humus z cieciorki, który jest strączkiem, to dostarczymy pozostałą pulę aminokwasów egzogennych, tych, które musimy dostarczyć z zewnątrz. Do obiadu parę godzin, ale muszę wstępnie coś przygotować. Na obiad będzie według przepisu zapiekany dorsz, ale oczywiście jem roślinnie, więc dorsz zostanie zastąpiony tofu i robię eksperyment, bo przeczytałam, że zamrożone tofu i odmrożone ma zupełnie inną strukturę niż takie po prostu usmażone, upieczone, wcześniej niezamrożone. Podobno wynika to z budowy białka sojowego. To białko staje się bardziej po rozmrożeniu gąbczaste i przypomina w strukturze mięso. Ja poszłam na Łatwiznę i kupiłam gotową przyprawę do ryb, żeby zamarynować to w tej gotowej przyprawie do ryb. Tylko chciałabym Wam dać wskazówkę, żebyście zwracali uwagę na skład takich gotowych mieszanek przypraw, ponieważ wczoraj w sklepie były chyba 3 różne firmy, które oferowały gotową przyprawę do ryb. I tylko jedna z tych firm nie miała cukru w składzie, a ja jednak ostatnio bardzo zwracam na to uwagę i staram się unikać dodatkowego cukru w wstępnie przetworzonych rzeczach, ponieważ uważam, że aktualnie jemy go na tyle, że bez sensu go sobie dokładać w każdym możliwym miejscu. Dorsz zapiekany w sosie, zamiast dorsza oczywiście tofu w nori i zobaczmy, jak to smakuje na żywo. Kluczem sukcesu do tofu rybki była gotowa mieszanka przyprawy do ryb, która sama w sobie już przywoływała w mózgu odpowiednie struktury, które skojarzyły miks tej mieszanki do ryb z rybą. A na kolację zrobimy przepis z okładki, czyli biedronkową szakszukę. Ale według mnie to jest małe nieporozumienie, bo to, co oferuje biedronka, to według mnie warzywa pieczone na patelni z wbitymi jajkami. Bo oryginalna szakszuka jest, bądź jej modyfikacje, są jednym z moich ulubionych, rozgrzewających jesiennych dań. W oryginale szakszuka oznacza mieszankę, danie pochodzi z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej i składa się z bardzo dużej ilości pomidorów, papryki, cebuli. Wszystko to jest zapiekane, pieczone, smażone w sumie na patelni. Na koniec wbija się jajka, które dochodzą pod przykryciem. Natomiast to, co oferuje biedronka, to po prostu według mnie pieczone warzywa, ale zróbmy tak i dzisiaj po raz pierwszy spróbuję odtworzyć żółtko, bo nigdy tego nie robiłam. Mam purę z dyni z poprzednich dań, więc myślę, że zmiksuję dynię z olejem i solą czarną, która da posmak jajka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o białko, to ja w mojej szakszuce, którą robię
z pomidorów i z czerwonej soczewicy przeważnie, to jest modyfikacja przepisu z jadłonomi. Zastępuję to białko albo gotową wegańską śmietanką, albo tofu zblendowanym z odrobiną wody, oleju, czarnej soli właśnie, żeby miała posmak jajka i dużej ilości płatków drożdżowych, które nadają głębi smaku i według mnie to jest właśnie tekstura, konsystencja i pewnie minimalne odzorowanie smaku jajka. Zrobimy sobie test smaków prosto z patelni. Szczerze mówiąc, nie spodziewam się cudów, bo to są zwykłe smażone warzywa z wegańską imitacją jajek, ale spróbujmy. I nie ukrywam, że ja na co dzień nie robię tak skomplikowanych i w sumie, jak dla mnie, pracochłonnych potraw. Tutaj, jeżeli chodzi o tą szakszukę, to w sumie jest to danie jednogarnkowe, ale troszeczkę było zachodu z tymi jajkami. Ja nigdy nie robiłam żółtek, więc to jest mój pierwszy raz i zobaczmy. Mam w tym bardzo dobrej jakości warzywa, bo są to warzywa z domowego ogródka, niestety nie mojego, więc one same w sobie tak naprawdę wiele nie potrzebują, żeby dobrze smakować. Teraz zobaczmy, jak nam wyszło jajeczko. Jest bardzo przyjemne, delikatne i jak dla mnie smakuje jak jajko właśnie przez tą czarną sól kalanamak. Tak jak wcześniej powiedziałam, ona ma dużą zawartość siarki, dlatego ma jajeczny posmak i z doświadczenia powiem Wam, że ja ten sól dodaję na samym końcu, jak już potrawa jest gotowa, bo mam takie wrażenie, nie wiem czy to jest tylko wrażenie, czy taka jest prawda, że jak dodaję tą sól na początku, w trakcie obróbki termicznej, to ona po prostu straci swój jajeczny posmak, więc dla mnie jest ona zawsze przyprawą, która jest dawana na zimno albo na samym końcu. Ostatnio widziałam bardzo dużo reklam na mediach społecznościowych zachęcających do picia kolagenu i ceny tego kolagenu na kurację miesięczną są bardzo wysokie i nawiązując do tego, co powiedziałam, to picie kolagenu, który jest białkiem składającym się z aminokwasów, jest tak naprawdę bez sensu, ponieważ pijąc ten kolagen, on w organizm i tak po spożyciu rozłożę to sobie, to białko, ten kolagen, na konkretne aminokwasy, więc tak naprawdę, czy jecie zbilansowaną dietę, czy pijecie kolagen za 500 zł miesięcznie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby dobrze zbilansować posiłki. Okej, jeżeli komuś brakuje tego białka w diecie, to może przyswajanie czystego białka miałoby jakikolwiek sens, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś możemy dostarczyć za pomocą zwykłego jedzenia, to raczej takie rzeczy jak białko w proszku czy picie drugiego ekskluzywnego kolagenu powinno być dodatkiem do diety, a nie jej podstawą. Także jeżeli chodzi o to, jak nasz organizm przyswaja białko, picie kolagenu dla samego picia kolagenu jest bez sensu, ponieważ ten kolagen i tak zostanie rozłożony w organizmie na aminokwasy. Tymczasem będę wdzięczna za wszystkie komentarze, również te krytyczne i dziękuję Wam za poświęcony czas. Chciałabym, żebyście dali znać, czy taka forma całego dnia jedzenia jest dla Was ciekawa. Mam już w głowie kilka
e-booków i książek kulinarnych, z których mogłabym poeksperymentować z gotowaniem. A wracając jeszcze ostatnie zdanie o gazecie z Biedronki, moim zdaniem, jeżeli ktoś szuka jakiejś inspiracji, to warto, bo płacicie 2 złote. I moim zdaniem, patrząc, upraszczając, ale taka gazetka czasami może być więcej warta niż e-book influencerki, który kupujecie za kilkadziesiąt złotych. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zapraszam na moje media społecznościowe. Do następnego filmu. Pa!